Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, kolejna przepiękna partia przed nami, a bohaterami są Mamediarow, Kontra, Wasylii Iwanczuk. Troszkę na Iwanczuku bym ch chciał skupić, gdyż jest to zawodnik może nie starszej daty, ale niezwykle doświadczony. Piekielnie, silny szachista, który potrafi wygrać na świecie z każdym, o ile tylko ma formę i głowa u niego dobrze działa. Wiem, że to brzmi brutalnie, ale psychika w szachach jest niezwykle istotna. Niestety Iwańczuk nie wytrzymywał w swojej karierze takich momentów ważnych partii i nie wytrzymywał psychicznie, a mógłby tytuł Mistrza Świata zdobyć, myślę, że spokojnie. Myślę, że to był jego główny mankament w szachowej karierze. Moi drodzy, przejdźmy do rzeczy. Partia miała miejsce. W internecie, i tutaj panowie rozegrali. Bardzo interesująco przede wszystkim końcówkę. Przejdźmy do rzeczy. D4, skoczek F6. Debiut oczywiście też jest ważny, żeby przejść do fajnej, ciekawej końcówki. C4, G6. i Wańczuk jest takim zawodnikiem, który potrafi zagrać naprawdę każdy debiut szachowy na świecie, jaki istnieje. Może poza jakimiś tam egzotycznymi debiutami, chociaż nie spotkałem się oczywiście z jakimiś egzotycznymi debiutami w jego wykonaniu, ale. Potrafi rozegrać każdy debiut na bardzo wysokim poziomie. To jest evenement na skalę światową, moi drodzy. Ten zawodnik jest mega wszechstronny. Skoczek F3 Goniec na G7 posunięcie E3. Taki ruch jest trochę spokojniejszym ruchem, też normalnym, tak też się grywa. Obrona królewsko indyjską nie wyprowadzając tego gońca, ale myślę, że czarne tutaj są. Bardzo zadowolone w tej pozycji roszada. Chowamy króla. Goniec E2. Król również biały chce się schować. I takie nietypowe zagranie B6. No właśnie, kreatywność Iwanczuka tutaj naprawdę nie zna granic, to jest ruch taki całkiem okej. Okay. Goniec B7. Po roszadzie właśnie ten goniec B7 tutaj jest zagrany. Hetman C2 i E6. No właśnie, E6. Po co to posunięcie? No taki ruch dziwny, bo generalnie D6 gramy w królewsko-indyjskiej, tam C5 próbujemy. Ale może tutaj Iwanczuk się przymierza do ruchu D5, to też jest pomocne. Ten ruch E6 jest pomocny, albo C5, no, bywa tutaj różnie. Zobaczmy dalej, właśnie, jak to poszło. B4. Jest to ruch taki ciekawy, łapie przestrzeń na hetmańskim skrzydle. No i przede wszystkim stara się tutaj uwolnić gońca na B2. D6 zostało zagrane. Goniec na B2. Zobaczcie, Iwanczuk, skoczek z B 7 Jak patrzę na grę Iwanczuka, w ogóle wiele partii jego przeanalizowałem i muszę powiedzieć, że. Mam wrażenie, że on tak lekko wyprowadza te figury, i te figury u niego są tak naprawdę fantastycznie powiązane. One współpracują. Takie odnoszę wrażenie. Nierzadko, znaczy. Nieczęsto się zdarza u szachistów, że właśnie te figury u niego współ, współgrają. I tutaj u Iwanczuka We, to zdecydowanie widać. Jak ktoś przejrzy więcej jego partii, to myślę, że zauważy to, że te figury są ok u niego. Szczególnie mówię o figurach lekkich, że on te figury lekkie zawsze jakoś tam swobodnie wyprowadza. Właśnie C5 jest to ruch, który atakuje mocno centrum i skrzydło. No prosta sprawa, nie możemy dać się zamknąć. Tutaj poszło bicie i też pionek odbił, żeby trzy pionki. Na skrzydle walczyły przeciwko trzępionom i B5. No i generalnie troszeczkę ciasno się zrobiło u czarnych, aczkolwiek czarne zauważcie, że nie mają problemów żadnych z figurami. Te figury zawsze mogą gdzieś tam czmychnąć. Mają przede wszystkim te figury jakieś takie dobre miejsca do gry. Skoczek na. Przepraszam, najmocniej po B5. Właśnie, właśnie. teraz Iwanczuk zagrywa skoczkiem na 4 Zobaczcie, jak rozwiązuje fajnie problemy. I tutaj przede wszystkim faworytem jest Mamed Jarow w tej partii. Chociaż Iwanczuk, mimo już, że ma ranking troszkę niższy, on miał ponad 2,780, coś koło tego w swojej karierze. Dokładnie nie pamiętam, jaki miał najwyższy, ale ocierał się o 2,800. No z racji wieku, już troszeczkę gorzej, ale gorzej, a mając prawie 2,700, no to wiecie, każdy chciałby mieć tak gorzej. I posunięcie skoczek E4 jest takim ruchem, takim zabiegiem kosmetycznym, bo jeżeli będzie bicie na E4, to gońcem zbijamy stępem. Hetman wybija i goniec na E4. No, i ta pozycja jest nieco może przyjemniejsza dla białych, ze względu na e, troszeczkę więcej przestrzeni, z uwagi na te pionki bardziej wysunięte. Ale czarne tutaj też są zadowolone. Myślę, że bez problemu czarne remis są w stanie uzyskać. E, no, ale tak nie poszło, moi drodzy. Tutaj białe postanowiły zagrać właśnie posunięcie A4, żeby rozpychać się na skrzydle. Hetman C7 spokojnie. Schodzimy z linii. Wprowadzamy tutaj za chwilę wieże. Takie są na pewno plany. Wieża z F na D1 i wieża właśnie z F na D8, właśnie ta wieża weszła do gry, bo ta może się też przydać na tym skrzydle po posunięciu A6, może A5. Któż to wie, moi drodzy, Ale to jest dokładniejsze zagranie na pewno. H3 ruch wyczekujący, no, białe wyczekują. Dziwnie to brzmi, aczkolwiek zauważcie, że cały czas nie można zbić tu na 4. Tak czarne powiedzmy przechwyciły trochę tutaj białe. Znaczy, jakby to powiedzieć, no, czarnymi rozegraliśmy debiut dobrze. Mamy dobrą grę i sobie gramy dalej. I teraz, moi drodzy, czarne zagrały na bardzo dużo. Zagrały takie posunięcie na bardzo dużo uproszczeń. Jest to ruch, mianowicie skoczek E5. No, zobaczcie, Iwańczuk przechwytuje. Znaczy, mam takie wrażenie, że on chce przejąć tą inicjatywę, tę inicjatywę, moi drodzy, i próbuje. I to się chwali, że on tutaj. Nie gra na remis. Jak zauważy jakąkolwiek szansę, cień szansy na cokolwiek, jakąś znaną mu pozycję, końcówkę, no to idzie na to. I teraz zauważcie tak. Bicie na e4 nastąpiło i goniec na e4. Hetman na e4, ale jest skoczek na f3 z szachem. Goniec wybija, no i oczywiście goniec wybija. Bardzo dużo uproszczeń. Różnopolowe gońce powstały na szachownicy. Czarne są zadowolone. I nie można zbić teraz na a8. Bo odbijamy. Goniec odbija oczywiście, i zbijemy wieżę. Wygrana pozycja czarnych technicznie. Więc wieża musi zagrać na B1. I teraz, y, obowiązkowym ruchem jest zbicie z szachem. No bo inaczej, tutaj stracimy. Wieża zbiła. I moi drodzy, wieża D8. Zobaczcie, jakie uproszczenia. I wszystko poszło do końca. Mamy końcówkę. No, równiutką. Równiuteńką. Równiuteńką końcówkę. Ważne jest to, że ten goniec może obronić te piony, również ten goniec może obronić te piony. Przy wymianie hetmanów remis jest gwarantowany, ale gdy hetmany w grze, moi drodzy, może się dziać. I uwaga, hetman zagrywa na B7. Dobra, nie jest to oczywiście zły ruch, jest to ruch normalny, tak się gra, tylko teraz co gra Iwanciuk? to jest zaskakujące, że ten zawodnik wie o co chodzi w szachach tak naprawdę, tak, tak mówiąc ogólnie, on wie o co chodzi. Moi drodzy, zauważmy, że tutaj leci pionek. Ale to nie jest jeszcze dla nas tra tragedia. Gdyż pogoniec C3 i Hetman bije A7, goniec zawsze może zagrać na A5, przytrzymać pionka, Hetman jest swobodny, to też jest pozycja remisowa. Oczywiście, pion więcej, to pion więcej. Zawsze się pojawia jakaś tam możliwość przełomu, ale dopóki czarnymi pilnujemy pola A5, przełomu nie ma i, wy nie ma i wystarczy, myślę, w miarę solidnie stać w miejscu, ewentualnie tam gdzieś ruszać Hetmanem troszeczkę, straszyć. Może na D2, może na F6 i tak dalej. Tu się wszystko broni. Mimo piona jest OK. Ale. Pobiciu na A7. I tutaj o remisie wcale nie myśli, moi drodzy. Mimo że pozycja jest totalnie remisowa. Nadal. Goniec E1. Ruch zaczepka, można powiedzieć. To już tak pokazuje, że tutaj niecne zamiary mają czarne. I teraz e, przede wszystkim należało próbować grać hetman A8. I byłoby po problemach. To znaczy remis by, by był na szachownicy, bo wymiana hetmanów po hetman A8 jest nieunikniona. No i tutaj, jak już wspomniałem, pilujemy tego pola, powrócimy królem. To jest remis totalny. No ale białym nie remis w głowie, jak było widać. Bo zagrały białe, y, przepraszam najmocniej, po gońcu A1 białe zagrały goniec C6. No właśnie. Niestety ten ruch już nie jest najlepszy. Chyba się domyślacie o co chodzi. Przede wszystkim Hetman ma tutaj furtkę do ataku na F2, ewentualnie na D2. Jak białe sobie na to pozwoliły? Białe przeliczyły prawdopodobnie, że też uderzą na E8 i będą na F7 atakować, ale niespodzianka. I teraz moi drodzy, tutaj białe, znaczy czarne, przepraszam, zagrywają ruch taki arcymistrzowski. Ja to często um, powtarzam. Poszukajmy ruchu arcymistrzowskiego. Można zatrzymać sobie materiał. Dwa takie posunięcia w tej partii będą, w tej końcówce. Jest to ruch król G7. Spokojne posunięcie król G7. Nie wypuszczające absolutnie przewagi. Zobaczcie, że czarny Hetman, że tak powiem, nie napalił się szybko na punkt F2, żeby tam szybko atakować króla. Tylko najpierw zabezpiecza swoje tyły tym królem. Troszeczkę tak schodzimy. To jest bardzo dobre zagranie. Zawsze mamy odejście ewentualnie na H6. Jak Hetman tam pójdzie do ataku, powiedzmy, no to ten król na H6 ucieknie, jeżeli będzie opcja goniec E8, Hetman F7. Ok. Hetman zagrał na D7. Hmm. Niestety, zły ruch, i tutaj można było zagrać dokładnie Hetman F6, ale to już wiecie, dokładnie, niedokładnie. Hetman H4 również jest bardzo silny. O co chodzi? Atakujemy pionka F2, którego nie, ma, nie można za bardzo obronić. No ale jeżeli będzie G3, no to Hetman F6. No i tak naprawdę jak bronić tutaj? Jeżeli będzie F4 to Hetman B2, moi drodzy, i tam są bardzo, nie, bardzo niebezpieczne y, ataki na króla. Po tym posunięciu ewentualnie Hetman mógłby zagrać na C7, żeby tu próbować bronić. No, goniec F2, król G2, goniec E3. Macie pytania, moi drodzy? Tutaj grozi MAT w dwóch ruchach. Jakiś H4 jeszcze ratuje, oczywiście, ale już jest pionek więcej po stronie czarnych i czarne atakują. I to jest ten plus. No ładnie to wygląda. I teraz, moi drodzy, teraz tak. Po Hetman h4, Hetman zagra na d3. Hetman, Hetman wróci do łask. Tu jeszcze czarne liczą na przełom, żeby tym pionem uciekać. Okej, okay, mogą sobie liczyć. Moi drodzy, po tym posunięciu Hetman zbił na f2. to Dosyć proste zagranie: król h2. I tutaj czarne grają goniec d2. Zobaczcie, jak goniec z Hetmanem pięknie współpracują. I Wańczuk chce się pozbyć cały czas pionka e, i kontrolując cały czas e, a5. To jest bardzo ważne. I teraz tak. Nastąpiło właśnie te A5. Tutaj białe chcą uwagę odwrócić gońcowi, żeby ten goniec tutaj zbił, na przykład, i pionek się uratował, ale nic z tego. Goniec na E3, moi drodzy. Oczywiście teraz takie bicie czy przepchanie jest fatalne, bo tutaj dostajemy mata grając tak i hetman na E1, albo tracimy hetmana. No, może pokażę. Jeżeli A6, no to mamy goniec F4. Powiedzmy tak, a tutaj jest Mad, generalnie. No właśnie. No, Hetman G3 trzeba grać, ale to już nie ma znaczenia, więc nie można przepchać. I teraz tak. Hetman zagrał na D1. Po tym posunięciu, co robi Iwanczuk? Iwanczuk, jak gdyby nigdy nic, nigdy, gdy. Zawsze mi się to mieli sary, dobra, nie będę tego mówił. Eee, wiem, że mnie już w komentarzach popra poprawicie, moi drodzy, tutaj zbił na A5. Zbił na A5 po prostu. I poszło B6. Pionek ucieka do Hetmana. Spokojnie. Tutaj zawsze go złapiemy. Goniec właśnie dał szacha, król H1. Moi drodzy, Hetman G3. Chcę dać mata. Prosta sprawa. W pozycjach z różnopolowymi gońcami jest taka sprawa, że jeżeli my mamy aktywnego gońca, to tak jakbyśmy mieli figurę więcej. Zobaczcie, ten goniec nie jest aktywny z tego względu, że on nie może zagrozić królowi tylko dlatego. Oczywiście on tu ma przestrzeń do gry, ale on nie jest aktywny. Wspomniałem już, nie atakuje króla. Król G1. No to moi drodzy, yy, poprawiam figury. Oczywiście teraz się zastanówmy nad kolejnym ruchem arcymistrza. Arcymistrzowskie posunięcie. I takie ruchy myślę, że jak będziemy wykonywali, to do arcymistrza nam już niewiele brakuje, moi drodzy. To jest na zrozumienie. Można sobie zatrzymać oczywiście materiał. Ja już pokazuję rozwiązanie. Jest to ruch H5, moi drodzy. H5, H5. H5 jest ruchem wyczekującym, ale też że tak powiem, przyklepującym te skrzydło królewskie. To takie, taka oznaka wielkiej siły, że zaraz będzie H4. No i poszło B7, poszło H4. Hetman zagrał na B1. Tutaj chce doprowadzić, przepraszam, chce doprowadzić pionka. Goniec zagrywa na E5. Spokojna głowa. Tutaj czarne grają bardzo bezpiecznie. Nie ma szacha, tu się broni, wszystko gra. Poza tym jakiś taki ruch grozi, na przykład na d4. I teraz Hetman zagrał na d1. E, hetman e, uskutecznił szacha, król h1, Hetman e 4 Znowu grozi mat. Jakie sprytnie granie Hetmanem, ale no wiadomo, że król ucieka. Czarna się sipowóz za darmo i wzięły kolejnego piona. Dlaczego by nie? Hetman e1. Tutaj. Hetman d4. Krucha 1 to są takie dosyć łatwe ruchy techniczne. I goniec G3. Przede wszystkim białe muszą pilnować pierwszej linii, żeby nie dostać mata. A goniec, zobaczcie, fantastycznie się tutaj z pionkiem skonfigurował i broni przede wszystkim pola B8. Hetman F1 i C4 pionek zasuwa. No bo dlaczego by nie? W tym momencie goniec zagrał na E8, no więc F5 nie pozwalamy tutaj na kontr białym. I Hetman B1 szuka biały, szuka opcji. Zdecydowanie. I Hetman D6. Oczywiście tutaj można było zagrać goniec b8, jest po herbacie, moi drodzy, bo jakiś hetman e5, tam już naprawdę króla bardzo męczymy. No ale ruch jak ruch, nie wypuszcza to przewagi, absolutnie, goniec zagrał na a4, hetman b4, próba wymiany hetmanów, na co oczywiście białe się nie mogą zgodzić i ruch c3, hetman dał szacha, tutaj spokojnie, Kruch jest bardzo bezpieczny, hetman d8, tam jakieś opcje istnieją i goniec zagrał na e5. B8 Hetman. Chodzi o to, żeby odciągnąć gońca, co się, e, przepraszam, najmocniej tutaj Hetman odbił, e, co gońca albo Hetmana tak naprawdę, bo Hetman pilnował pola H4. I tutaj Hetman zbija. Król G7, kolejny szach. Niestety remisu nie ma, moi drodzy. Król H8. Hetman zbił. Niestety. I już tutaj w ferworze walki nastąpił ruch. Het, go Hetman B1 praktycznie z matem poddały się białe, bo po zasłonię, zasłonięciu króla jest. Mat. Moi drodzy, ta partia pokazuje, że w totalnie równej pozycji białe chciały na siłę wygrać, a okazało się, że było inaczej. I wielkie brawa dla Wasylia Iwanczuka, fenomenalnego szachisty. Ja go zawsze podziwiałem, wiele partii jego analizowałem, polecam serdecznie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się zdrowo, na razie, hej!